Amadeusz, mówiłeś, że idziesz zdominować 7-7, ale mojego partneru się obsrałeś. Nie szkodzi. Udowodnię wszystkim, że ja w swojej najgorszej płaszczyźnie jestem lepszy niż ty w swojej najlepszej. Kreujesz się na mistrza FAME MMA, a od walki z mistrzakiem nie wygrałeś ani jednego pojedynku. Masz 3 przegrane z rzędu. Pora na czwartą. Mam nadzieję, że tą walką udowodnię raz na zawsze, że nie ma słabej stójki, a walka zakończy się zajebistym knockoutem w moim wykonaniu. Wiewiórko, wszyscy wiemy, że jesteś dobrym parterowcem, ale po tej walce trochę ci się odkleiło, łaziłeś na backstage'u, wszystkim opowiadałeś, że jesteś najlepszym w stójce. Ja powiedziałem, że spuścił ci łomot, to wpadłeś w furię, mówisz daj mi walkę, K1. Coś ci teraz mam do przekazania. Chciałeś, to masz. Kapu. Na ostatniej walce sami widzieliście, na co mnie stać. Na walce z Wiewiórem udowodnię, że to nie był lucky punch. Wiewiór, skończysz tak samo jak Polak. Walczymy w K1 w małych rękawicach, a ty już prosisz włodarzy o duże. Wiewiór, spokojnie, nie dygaj. Wstawaj, wygrałeś. This is the moment that you have been waiting for. I ain't gonna hold you, I'll leave you a story. You will never amount to nothing in your life if you take God's glory. Back to the project, but before you go, better lift your face up to the sky, put your hands up high, and give God praise. What an angel sing like, yeah.